Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dochodzi południe. Sobotnie południe. Przepiękne słońce. Zobaczcie, a tutaj na wierzbie już są kotki. Tak, kotki, zaraz przybliżę je. O, momencik. Czy będzie widać kotki na wierzbie? Zaraz. Kotki, jesteście tutaj? Nie, nie mam teleobiektywu, ale tutaj z daleka widać kotki. Tak. Oddalam powolutku. Hej, pieski, hej! Jest przepiękna pogoda. Przecudna. Z daleka słychać samoloty wojskowe. Dużo ostatnio było ochrony powietrznej w związku ze spotkaniem w Warszawie w sprawie, tak, zbrojenia. Nie chcę o tym mówić. O, jak pięknie. Słyszycie psa? Jak fajnie. Cóż za piękny dzień. Mama ubiera się na spacer, wyjdzie, a na razie my popatrzmy sami na ten piękny, to piękne sobotnie południe. Hej, nasze drzewa. Niedługo dojdzie do was słońce. Tak. A tutaj, gdzie jesteś, drzewo z jemiołą. Hej. O, skryło się. O, w takiej ciemności. Tak, pod słońce wszystko robię, ale dzień jest przepiękny. Popatrzcie, cienie kładą się południowe. Stawek jeszcze jest zamarznięty. Jakieś plus 3 stopnie są teraz. Ale powietrze jest takie chłodne, ostre. Ciśnienie wysokie, 1011 hektopaskali. Bardzo fajne. O, jak pięknie. Przecudnie, prawda? I tam jeszcze. O, jak cudownie. Jeszcze tutaj, jeszcze tam. Już po śniegu praktycznie nie ma śladu. Tak. Na okno wystawiłam swoje, tutaj tak, swój ogródek. Jest, o, tutaj ogródek, zjedzony ogródek, oczywiście, tak. O, przepiękny dzień jest. A na wschodzie zaraz zobaczymy wschód. Tak, a wschodnia strona widać nas słońcem, oczywiście. Tak, chciałam zrobić parę dni przerwy, ale dzisiejsze słońce w nagrywaniu, oczywiście. Artur mówi, miałaś nic nie filmować. No jak nie filmować, kiedy jest tak pięknie? O, jest tak ślicznie. Artek przyniósł mi, co ty mi przyniosłeś? Tak, dzisiaj, ponieważ jest połowa lutego, a mamy, tak, taką, co mamy? Konnichiwa. Dynie mamy, dynie. Konnichiwa, hello, bonjour. Morning. Good morning, bonjour. Dobry dzień. Dobry dzień. Co jeszcze? Zdrastujcie. Grisgot. Grisgot. Jojo. No proszę, mamy dynie. Mamy dynie. O, a tutaj Artur przyniósł, na okno postawił. Red pumpkin. A red pumpkin. Tak. Trzymaliśmy ją od jesieni, już połowę tak wyżłobił Artur tę dynię. I pięknie się utrzymała. Tak, cudownie się do wnętrza dyni zaglądamy teraz, kochani. Makaroni. Makaroni, pepperoni. O, zobaczcie, oto dynia wewnątrz. Tak, jak pięknie zachowała się struktura dyni. Pestki są już wyjęte, a z tego będzie, będą różne potrawy i placuszki będą, tak. I będzie dżem dyniowo jabłkowy. O, taka właśnie dynia. O, oddalamy się. Je do wnętrza. Proszę bardzo. Ktoś był w środku w dyni? Nie? No to popatrzcie. O, śmieszna jest, prawda? Świetnie zachowała się do lutego. Od jesieni. No to dynio, idziemy teraz. Lecimy na powietrze. Na piękne słońce.
na zachód do mamy. Na zachód do mamy poszła, ale ślicznie jest, prawda? O, jak pięknie, pięknie, pięknie. Lecimy na zachód. Idzie, idzie mama, cześć. O, jak fajnie. Już zbliżamy, już zbliżamy. Rowerek. Motorek, super. Mama. Świetnie. Ja mówię, mama, jak będziesz szła, to tak energiczniej, żeby krążenie było lepsze. Super. I kto by powiedział, że moja mama ma tyle lat? Tak. Kochana jest. Tak, 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 tak. I poszła. Popłynęła. Bardzo się cieszę, naprawdę cieszę się. Powietrze jest ostre jeszcze, ale już jest plus 3 stopni tak Celsjusza. Jest bardzo pięknie. Och. Zachodnia strona wita nas energicznym. O, ile samochodów, kochani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyżby ślub? Tak. O, jak fajnie. Cóż za pęd, cóż za pęd. O tak, tak szybko wiosna do nas leci. Tak, tak. Mam nadzieję. Chociaż jeszcze połowa lutego.